Witam, Adam Kopiec, miłośnik Excela z portalu Excel i Adama. W tym wideo chcę Ci powiedzieć, jak zainstalować sobie dodatek Power Pivot. Pierwsza rzecz, on jest dostępny od Excela 2010 i w wyższych wersjach. I tutaj mam już zainstalowany na Excelu 2010. I na stronie tutaj, gdzie znajduje się dodatek Power Pivot, możemy znaleźć tak podstawowe informacje, wszystkie linki w opisie wideo. I tutaj Microsoft ma trochę tych dodatków opisujących, gdzie jest zainstalowany Power Pivot, a gdzie nie. I najprościej to sobie samemu sprawdzić w Excelu, bo ja się gubię z tą ilością wersji Office'a, więc gdzie? Tak od Excela 2013 to już możemy zacząć szukać Power Pivota, że już możliwe, że jest zainstalowany razem z Excelem. Po prostu wchodzimy do menu plik, ja tu mam subskrypcję 365, więc to może się różnić trochę, jeśli chodzi o układ, kolorystykę, ale to zawsze jest menu plik, opcje, dodatki, tak, następnie tutaj z podręcznej listy dodatki.com i klikamy sobie przejść. I w tym okienku, jeśli zobaczymy o pozycję Microsoft Power Pivot, tak, zaznaczamy, bo to nas interesuje. Jeśli jakieś inne dodatki by nas interesowały, które już są tam zainstalowane, ale nie są uruchomione, tak, bo nie widać tutaj właśnie zakładki Power Pivot, no to sobie zatwierdzamy, klikamy OK. O, i teraz mam zakładkę Power Pivot, mogę korzystać z tego dodatku. W sytuacji, tak, kiedy nie ma, to musimy sobie pobrać instalację, nie od Excela 2010. To możemy zrobić właśnie na tej stronie, gdzie tu gdzieś, o jest akurat, dodatek do Power Pivot do pobrania. Klikamy sobie w ten link, przechodzimy na stronę pobierania. No i raczej powinniśmy sobie wybrać polski język, a następnie pobierz i tak zdecydować, czy chcemy wersję 64-bitową czy 32-bitową. Tak, to 86 oznacza 32-bitową wersję Excela. Tak, wystarczy sobie zaznaczyć, kliknąć Next i rozpocznie się proces pobierania. Później standardowa instalacja, jak każda instalacja, ewentualnie tutaj masz instrukcję instalacji w działaniu. Co najwyżej instalator poprosi Cię o zamknięcie Office'a Excela w tym i gdzie możemy sobie znaleźć, jaką wersję Office'a mamy, 32-bitową czy 64-bitową. Znowu teraz mamy Excela 2010, menu plik i tu jest zakładka pomoc. Tak, ja mam nawet nieaktywowaną wersję, bo tak pracuję na nowszej wersji Excela, więc tu mamy tylko podpisane, no, na czerwono 32-bitowa wersja Microsoft Office Professional 2010. Dla nas jest istotne to 32-bitowa. Gdzie można to znaleźć w nowszym Excelu? Też menu plik. To było konto. I tu było to Excel informacje, bo mam informację, że mam tutaj Microsoft Office 365 Pro Plus. No jeszcze nawet tak. Konto, aktualną wersję instalacji, ale nie widzę tak na wierzchu 32 czy 64-bitowa. To Excel informacje szczegółowe. No, zrobimy sobie tak, tutaj zooma na górze jest 32-bitowa wersja. Tą muszę sobie pobrać, tą zainstalować, żeby prawidłowo to działało i żebym mógł korzystać z dobrodziejstw, jakie daje dodatek Power Pivot do Excela, czy to na Excel 2016, 365 czy 2010.